Wrócę za 2 dni. Trzy. Siemano wszystkim. Z tej strony Buchu Buch, a to jest Buchu Gra w Vlogi. Lecimy sobie do... A w sumie nie powiem wam, gdzie lecimy. Zobaczycie sami, jak wyjdziemy z samolotu. Może to będzie taka niespodziewanka. Jest godzina 5:30 rano. O 6:00 zamykają bramki. My mamy pół godziny, a jeszcze nie jesteśmy na lotnisku. Na terenie lotniska jesteśmy, ale nie na wylotnisku, na wy. Wiecie, o to chodzi. Więc zasuwamy. Dużo rzeczy nie mamy, więc myślę, że przejdziemy wszystko szybko, ładnie, sprawnie. Wiatr wieje, to pewnie ty słychać. Ale zaczynamy kolejny wyjazd. Jo. A więc rozpoczynamy naszą dzisiejszą podróż do Francji. Jak już się domyślacie, to zapewne jest Paryż. W międzyczasie wy będziecie podziwiać sobie te ładne widoczki, które tutaj ponagrywałem w drodze do Paryża z lotniska, która zabrała mi 1,5 godziny autobusem. Lecz nie narzekam, bo było to gdzieś koło godziny 7-8 rano, więc fajnie dzień wstawał, miasto się budziło, a my mogliśmy sobie pooglądać, jak wygląda normalne życie w Paryżu i w jego okolicach. Co było całkiem interesujące, bo można było zobaczyć wszystkie obrzeża, tak jak i wioski, tak jak i przedmieścia, które są podobno najlepsze i najciekawsze w Paryżu. Mogliśmy zobaczyć wiele graffiti na drodze, a okazało się, że graffiti jest niemało w Paryżu i tak naprawdę za każdym rogiem można znaleźć jakieś prace. Jest tam strasznie dużo ekip, strasznie dużo w ogóle grafów powrzucanych w miejscach, których byście się nie spodziewali. Czyli wszystko to, co uwielbiamy, wszystko to, co my na tym kanale lubimy najbardziej. Graffiti, graffiti i jeszcze raz graffiti. Co najciekawsze, wybraliśmy się do Paryża w czasie, kiedy trwały strajki i protesty na ulicach. Wiele aut było palonych, witryn sklepowych rozbijanych i ograbianych, a na ulicach toczyły się regularne bójki z policją. Wiele śladów tych walk, wiele spalonych aut, śmietników i barykad. Wojsko i policja też patrolują, a my sprawdzimy, czy tak naprawdę jest niebezpiecznie. W tym momencie, kiedy staliśmy w korku, mogłem się przypatrzeć, że stylówy są w miarę proste, ale miejsca, w których są robione, są naprawdę niebezpieczne. Tego dnia w Paryżu mieliśmy 34 stopnie, był to środek wakacji. Montuję to wideo tak pół roku po czasie, ale no co zrobisz, tak bywa. Tak bywa z odrzutami. Tak naprawdę miałem 3 godziny odrzutów z Francji i 3 zmontowane odcinki wcześniej. No i teraz przysiadłem w końcu do tych odrzutów i zmontowałem z tego półgodzinny kawałek. Jak można zobaczyć tutaj, po ulicach w korkach chodzą ludzie z czytnikami kart i proszą o pieniądze, co jest bardzo ciekawe, w Anglii się tym nie spotkałem, no ale widać, co kraj to obyczaj. Przyjechaliśmy też całkiem ciekawe dzielnice, już takie widać, że bardziej bogate, na których chaty wyglądają całkiem fajnie, a płoty przed nimi mają kilka metrów. Pojeździliśmy też metrem i w pierwszy dzień w zasadzie pozwiedzaliśmy to, co jest ciekawe w Paryżu, czyli łuk triumfalny, wieże Eiffla, pola elizejskie. No i przede wszystkim cały czas też patrzyliśmy się na architekturę, bo nie ukrywam, że od dziecka byłem zawsze zajarany architekturą we Francji, jak te budynki wszystkie się fajnie łączą, bo uwielbiało się filmy z Yamakasi albo 13 dzielnicy, jak po tym skaczą, ale do tego wrócimy jeszcze. Normalnie już mnie wkurwamy, Francuzy walą na każdym kroku. Nie chcą ci sprzedać całotygodniowego albo dniówki biletu, wolą turystom wciskać pojedyncze drogie. Ale rower tutaj stoi jak w Holandii. Niby tak daleko, a tak blisko. Muszę się nauczyć mówić merci beaucoup, bo ja do wszystkich po angielsku mówię thank you albo cheers. A to tak nieładnie, nie? Przydałoby się w miejscu, w jakim jesteśmy, nauczyć przynajmniej kilku zagadnień. Nie ma także po lenistwie, że po angielsku, że wszędzie. Więc od teraz wprowadzamy nowe techniki. Jak ktoś nam powie proszę bardzo, to my odpowiadamy merci beaucoup.
Paryż w Boudovier. Więc dowiedzmy się, czy to Coudemont od Murańskiego, czy Jolie Papon od Rechloka jest prawdziwe. Ej, tu chyba było Tour de France. Zobaczcie, tam są siedzenia inne takie. Tam ludzie. I normalnie na bank. Kurwa. O chuj tu chodzi, bez kitu. Najpierw kurwa stoją, potem zapierdalają, ja pierdolę. Pojebani. Tam jest Louvre. Tam byłem. Idę sobie w drugą stronę. Więc tak sobie zapierdzielamy. Yo, 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 yo. Jest tu pełno ludzi. A ja chcę toalety. Chcę mi się lać strasznie, nie mam gdzie. Ale to też ogarniemy. Takich krzesełek tutaj w parku jest pełno. I w ogóle to jest świetne, bo po co stawiać ławki, jak można postawić krzesełka i ludzie sobie podsuwają jak chcą, gdzie chcą i robią z nimi co chcą. I to jest elegancki pomysł i bardzo mi się to podoba. Idziemy, a w sumie tam idziemy. Do cienia się chowamy, do cienia. Przeszłem to całe, stąd, tu, jesteśmy gdzieś tu. Misja na teraz, szukamy browara, bo jest mi sucho. Suszy mnie, jakby to Adrian Kachel powiedział o 9:30 rano. Tak mnie suszy. Mamy i Louvre, jestem ja i Louvre. I teraz tak, czy jakieś graffiti kiedyś się w Louvre znajdowało, to jest pytanie, bo mam ochotę iść tam i zajebać taga na ścianie. Co by na to? Taga na ścianie. Ej. Ej, w ogóle. Patrzcie to, to nie są kraty, tylko to są schody. Ciekawe. I te schody otwierają się tak jak to. I kurwa idą tam.
katon, katon. Idziemy nad rzekę. Jest strasznie gorąco. A tu nie ma ludzi. Myślałem, że dotknę wody, że się ochłodzę. Tam, po drugiej stronie. Siedzą se w cieniach, mają zajebiście. A ja? Ale nie, przynajmniej wieje wiatr, jest elegancko. Spostrzeżenia z Paryża numer 1. Nie widzę bezdomnych, choć widzę. Widzę bazę bezdomnego. Tam za ławką. Był materac, więc i na pewno bezdomny się znajdzie. Spostrzeżenie numer 2. Jest czysto i fajnie. Spostrzeżenie numer 3. Jest kurwa drogo. Spostrzeżenie numer 4. No dowiedziałem się, że mają kofika, a to najważniejsze. Jo. Drabinka jest zasunięte. Tak mieszkać też się da. I jest i rower, prawie jak Liverpool. I mamy jakąś psiarnię, co go spisuje. Ej, ale zajebiście to namalowali. Elegancko, no. Nie wiem, czy jakaś wojna zaczyna, czy co, ale od pół godziny co jakieś dwie minuty latają kurwa zespołowo bombowiec plus dwa F-16 w obstawie. Dajcie znać, co się dzieje. Nie powinienem tu być pewnie, ale mam to w dupie. Bo za mandat se zapłacę, a resztę se kupię. Kurwa. Ja teraz sobie przypomniałem, że tu są kurwa katakumby. Ja katakumby znaleźć chcę. Katakumby. Patrzcie to ujęcie. Eleganckie. Jak wszędzie bezdomni, yeah! Fajna ławka. I tu kurwa, patrzcie to. Strasznie dużo policji, strasznie dużo wojska. Jestem w takim okresie nie najbezpieczniejszym, ale najlepszym dla mnie, ponieważ iż policja ma co robić, więc nie zajmują się graficiarzami. Tak to się robi tu. Idziemy tam. Idziemy na wieżę Eiffla. Miałem tak jakieś pół godziny temu, zacząłem iść w tamtym kierunku, sądząc, że to jest dobry kierunek do wieży. No i tak sobie w tej wieży zapierdzielałem. No i kurwa, dorwało mnie słońce, było w chuj gorąco, więc doszedłem do wniosku, że kupię sobie piwo. Siadłem więc na piwo w barze przy rzece, wzdłuż której szłem. Piłem te piwo, zadzwoniłem do znajomego z Liverpool. No i mu pokazuję, że ja mam iść tam, a patrz, tam jest coś podobnego do wieży Eiffla. I zacząłem googlować. No i się okazało, że od pół godziny szłem w przeciwnym kierunku. Ale nie ma tego złego, bo już wracamy. Już idziemy w dobrym kierunku, ja. Dobra, czas chyba coś popowiadać. A więc, jesteśmy w Paryżu.
I powiem wam tak, francuskie filmy, paryskie filmy od dzieciaka uwielbiałem, bo 13 dzielnica, Yamakasi, Taxi, kurwa, Leon Zawodowiec. Tych filmów było tak dużo. Przede wszystkim stale Dragon Ball. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał kiedyś anime i mangę, która z japońskiego była tłumaczona bardzo często na francuski i dopiero z francuskiego na polski bądź inne języki. Ja myślałem, że to jest japoński wtedy, ale byłem takim kurwa gnojem, takim krypkiem, więc miałem prawo nie wiedzieć. Teraz już wiem. Dzisiaj, czyli dzień pierwszy, robimy sobie tour po mieście, zwiedzamy takie typowo turystyczne pierdoły. Wierzę, nie wierzę, Łuki, ale ładnie zapachniało grillem. Ojej! Nieważne. Później. No. I jak dzisiaj sobie wszystko pozwiedzamy, to mamy w planie jeszcze kupić farby. Jutro prawdopodobnie będziemy sobie malować graffiti na Banksy tunelu. I czekajcie. I pojutrze pójdziemy na zwiedzanie właśnie filmowych miejsc. Bang, 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 bang. Wygooglowałem sobie, gdzie można znaleźć sceny z 13 dzielnicy. Gdzie można znaleźć miejsca, w których było kręcone Yamakasi. I mam nadzieję, że znajdziemy te miejsca. Zastanawiałem się nawet, czy nie skoczyć nad tym miejscem, gdzie Leito skakał. Na pewno wiecie, o czym mówię. Ale Banot nie skoczył, a ja mam kurwa skoczyć Banot. Jak ty skoczysz, to ja skoczę. Kurwa, wyzywam cię. Ale ładnie. I kolejna rzecz, czy to jest złoto? Czy to jest tylko pozłacane? Bo jakby to było złoto w Polsce, to wiecie, że już by to ukradli. No. Tak właśnie. Więc dzisiaj zwiedzamy, jutro malujemy, a pojutrze sceny filmowe. Wszystko, ale mają dobre auta, w ogóle dojebane. Can I record you or not? No. No worries. Tam byli wojskowi. Nie pozwolili mi się nagrać, ale tak to zrobię na przyczajce, że ich tam gdzieś tam nagram. Stoją i pilnują, więc chyba spoko, nie? A tu to wygląda jak jedna z tych bogatych chat, do której w Yamakasi się wkradali przez ten oto płot, tak wskakiwali sobie. Obrabiali tych bogatych ludzi, co mieli dwa dobermany na chacie. Widzicie, nawet jest kamera. To jest dokładnie to miejsce. Nie no, żartuję, ale tak wygląda. Mamy jakiś kurwa park w ogóle zrobiony pod jakimś budynkiem. Na dachu tego budynku też widzę drzewa, więc całkiem spoko. Idziemy się przejść, zobaczymy, co to jest. Bo wygląda całkiem ładnie. Jest kurwa cień. I pachnie przyprawami. O kurwa, patrzcie, co znalazłem. No i znalazłem. Dobrze mi się wydaje, że przed wieżą Eiffla są pola elizejskie. Czy już jestem na tych polach, czy jeszcze nie, bo jeżeli tak, to śpiewam. O, Champs-Élysées.
Paris. Zrobiłem sobie mały obóz w cieniu. Podładować baterię od telefonu. Już jest chyba w miarę ok, podładowana. No nie jest świetnie, ale jest w miarę. Tak powiedziałem. Najważniejsze. Zakupiliśmy prowiant. Prowiant to jest bardzo ważna rzecz w każdej ekspedycji. Pamiętajcie. Teraz tak, danie pierwsze to jest zupa. Zrobię. Ojej, ale dobre. W 30 stopniach wszystko lepiej smakuje. No i pora na deser. Bądź danie główne, jak to woli. Nie wiem. Rozpoczynamy to. Tak się zwiedza. Kręcimy jakiś film, tylko nie wiem co. Excuse me, it's okay if I record it like that, because... Yeah, but I want to kill him. I can't. Just kill him. Chyba się wjebałem przypadkiem na jakieś sceny. Nie powinno mnie tu być, ale generalnie nigdzie nie powinienem być, a jestem. Ło, się spieniło, czas pijać. Dobra, koniec nagrywania. Beczułka. Wypłaciliśmy, o jaka fura, wypłaciliśmy 3 dyszki, bo znaleźliśmy dostawcę, sami wiecie czego. Idziemy sprawdzić, czy się uda znaleźć. Jak się znajdzie, to dobrze. Dari, sajuri ke kaurasmu. Ni kon mau. Ni tu pun kita. Przyszłem, tam, lazłem pod prąd. Trąbili na mnie, no i co? Podobno w Indiach się jeździ jak się chce. Wyście chyba nie wiedzieli, co się tutaj dzieje na tych rondach. To je popierdolone. Ale jeszcze potrąciliśmy, nie potrącili. Więc chyba jest bezpiecznie w takim razie. Prędzej mi, o, gości z autobusu drzwiami zapierdoli niż ktoś na rondzie. Oh, building now as well, oh, sorry. Tam była ambasada USA. Nie wiedziałem. Zastanawiałem się tylko, dlaczego z bronią stoją, więc pytam. A on mi na to, że US Embassy do not record. I nagrałem i tak. What is it? I don't understand. Look nice. Nothing. It's good. Rozwaliliśmy drzwi.
Wleciałem na ostatnią chwilę. Ja na ostatnią chwilę, a po mnie jeszcze trzech. I gościu po mnie złapał drzwi, jeszcze dwóch wpuścił. Ale jedziemy. Jestem chyba jedyną białą osobą w tej ulicy. Nie mam bez kitu pojęcia, gdzie trafiłem. Ale nie ma białych ludzi. Dalej pod górkę. Nie ma to jak sobie zamówić jedzenie. Wziąłem menu. Menu tylko po francusku. Nic nie rozumiałem. Pytam się, czy jest po angielsku. Nie ma. Jakieś 5 minut z panią sobie rozmawiałem o tym, co mu dałem tutaj do podania. I przebierając między jakimiś pierdołami, które brzmiały źle, doszedłem do wniosku, że wezmę to, co pani poleca i czekamy. Nie mam pojęcia, za co płacę i co będę jadł. Idę! Trochę przewoźników i ogólnie tu cała emigracja to jest od nas z Podkarpacia wszyscy. Paczek sobie zapierdolił QR koda. Widziałeś, że chce zeskanować? No widzę, że jest ładnie, ale co tu jest? Balkony są spoko, bloki fajne są tutaj. Zmęczyłem się. Cierpliwość popłaca? Zmęczyłem się. Nie wiem, czy popłaca. A? Nie jest ładnie. Tu się siada, tak? No, na trawku. Tu się ćpa? No, nie widzisz, na ten kościół. To kościół? Jeden z najpiękniejszych. Najpiękniejszy kościół, kurwa. YouTube to słyszał? No nie wiem, Notre-Dame. Tu czy gdzieś dalej? Gdziekolwiek, prowadź. Gdziekolwiek. A tamten to ten, ostatnio przed ten pan. Wiem. A na który to ten? Tam. O, to widzisz, to też muszę sprawdzić. Tam Banot wchodził. Tam nie wiem, kto wchodził. A tu Longin pił. A tutaj, kurwa. Jak ja już w jednym wideo powiedziałem, bo ja mam wideo na YouTube nagrywał sobie, wiesz? Też z grafami i tak dalej. I pamiętam, pierwsze 10 odcinków miałem bez odzywania się. A potem mi znowu powiedzieli, weź za... I kurwa po koncercie. Nie chowaj, że wybijali. Byłeś? Nie ma gdzie, kurwa. Jak będziemy szli w dół, pewnie coś się znajdzie. Kończymy, kurwa. Trzeba była w drugą stronę, gościu, to nara. To z fartem. No ja idę tam chyba, nie? Nie przejdziesz od tego. Nie tu, nie pójdę jakoś? Jak chcesz, to idź. A tu gdzie ma? Scenerię, nie? Scenerię. Chyba, że latarnia i to, nie? No. Chyba, że jakiś kurwa stoi. Jezu, moczek mówi, no. No, tu, nie? Drzewa trochę grubsze, faktycznie. Zobacz, a no? Drzewa grubsze, drzewa grosły, kurwa. No, są, no a ja kurwa, też nie, kurwa. Wtedy były takie małe pyrtki, jak no, twoja ręka, hopie. No właśnie, kurwa. To tu. To tu. To, no i ty, no. Jeszcze byłem u dziadka. Byłeś u dziadka? Byłem u dziadka po czym wypę. Wszystko gra? Po Bangladeszku, bo u mnie w bloku mają w kamienicy, jak to mówisz, mają. No. Z Bangladeszu. Okay. I tam kurwa ja jestem u nich codziennie, to znam. Pasztaka, dosztaka. Pasztaka. Teraz.
już kurwa mać, wyszedł po światło.